Jeżeli mamy się bić o to, kto ma zostać zjedzony, żeby nie było tej bitwy, ja po prostu pozwalam, żebyście zjedli mnie. Babciu, dlaczego masz taką wielką głowę? Dlatego, że jest jesień, jest ciemno i żebyście mnie lepiej widzieli. Podstawówka, gra w kosza. Ja, ani pasjonatka, ani mi to nie wychodziło. Krzyki dzieci, które myślały, że jak ktoś odbił źle, to znaczy, że mają prawo na niego nakrzyczeć. Bo ta gra ma jakiekolwiek znaczenie. Tak im się chyba wydawało. Widziałam w ich twarzach, jakby im zależało za bardzo. Już wtedy chyba zauważyłam to, że są dzieci, którym tak bardzo zależy na tej grze, a mi nie. I być może to wypływało wtedy z tego, że ja po prostu nie nadawałam się do tego, ani ta aktywność sama w sobie nie była dla mnie jakaś super, więc może po prostu miałam to gdzieś, bo akurat nie lubiłam tego. Ale powiem wam, że jakoś tak dorastając, zauważyłam u siebie różnych innych dziedzinach życia, że ja totalnie jakby nie mam włączonej w głowie rywalizacji. Prawdopodobnie, gdybyśmy nadal żyli w jaskini, to ja bym została zjedzona przez moich współbraci. To jest pewne, ja bym stwierdziła, że pewnie coś w stylu. Jeżeli mamy się bić o to, kto ma zostać zjedzony, żeby nie było tej bitwy, ja po prostu pozwalam, żebyście zjedli mnie. No dobra, nie wiem, czy to jest u mnie aż na taką skalę, ale w dużym przejaskrawieniu. Kiedyś byłam w dużym błędzie. Wydawało mi się przez znaczną część mojego życia, że ja po prostu nie lubię sportów, a ja nie lubiłam rywalizacji. A to przez to, że sport jest tak mocno spleciony z rywalizacją. Ale kiedy okazało się, że ja mogę sobie chodzić na siłownię i absolutnie nie muszę się mierzyć z nikim, nie muszę nawet ścigać się ze samą sobą, mogę po prostu sobie tam chodzić i spędzać ten czas jakkolwiek mi się podoba, to okazało się, że sporty są fajne. Że dają mi dużo satysfakcji i jakby cały fajnie spędzony czas. Pamiętam, jak zaczęłam chodzić w ogóle na siłownię z moją koleżanką z Kępna, Marysia. Marysiu, pozdrawiam. I ona miała ten drive. Ja to widziałam, że jest dobra, to teraz zrobimy więcej tego. Pytałam się tego i tamtego, jak jeszcze bardziej można to zrobić, jak można zrobić lepiej. A ja byłam jak raz, dwa, trzy. Bawię się świetnie. Tylko tego potrzebuję. No i powiem tak, ja po prostu jestem szczuplejsza niż byłam wtedy, Marysia. Marysia wygląda zajebiście. Nie mówię, że ja nie, ale jakby wiecie, o co mi chodzi. Siłownianie zajebiście. I wiecie co? Nie ma w tym nic złego. To wszystko zależy od tego, do czego dążysz. Ja jestem mega zajarana polonistyką, językiem polskim, wy dobrze o tym wiecie. No i na przykład jedna z naszych prowadzących robiła tak. Zresztą to był genialny pomysł, bo to się sprawdzało praktycznie na każdym studencie. Pani doktor robiła tak, że dawała nam na przykład jakieś takie młotki zabawkowe. Byliśmy w parach i były dwie drużyny i kto szybciej naciśnie, ten może odpowiedzieć. Wiecie, taki totalnie teleturniej. Albo czasem tam jeszcze wchodziły w grę pieniądze z Monopoli. I ja widziałam ten drive. Totalne ożywienie, kiedy ja się znajdowałam pośród tego wszystkiego, sprawiało mi bardzo dużo radości i było dla mnie bardzo ciekawe patrzeć na nich. Była fajna atmosfera, było energicznie i było zabawnie i jakby to było super rozmaicenie. Nie myślcie sobie, że te zajęcia mi nie pomogły. Ale ja wolałam obserwować i wziąć dwa kroki w tył i najchętniej nie uczestniczyć w tym. Kiedy wchodzi w grę rywalizacja, punkty, szybkość, to ja od razu jestem tak. Ja tu sobie posiedzę z boku i wszystko w porządku, wy się bawcie, ale ja sobie posiedzę. Dlatego też naturalnie w życiu jakoś tak nakierowuję się na takie humanistyczno-artystyczne dziedziny, myślę. Szczególnie w tych artystycznych to wszystko jest takie nie do zmierzenia, nie? Jeden twór jest po prostu tym tworem i można pod jakimś względem porównać go z czymś. Nie można jednogłośnie ocenić, że coś jest lepsze albo gorsze. Nie lubię ustawiania w tabelkach punktów i procentów. Lubię, kiedy po prostu patrzymy na coś, bierzemy pod uwagę jakieś wszystkie rzeczywiste czynniki czegoś i mówimy, tu jest tak, tak jest, bo tak, a tak jest, bo tak. No ale wiemy, jak jest w życiu. Czasem potrzebna jest jakaś rywalizacja, czasem potrzebne są punkty i procenty, bo bez nich po prostu świat by nie potrafił funkcjonować. Coś musimy mieć miary, tak? Jakiekolwiek. Ale jest też dużo takich sytuacji w życiu, gdzie taka ocena opisowa jest bardzo wartościowa i używana, więc nie mam z tym problemu, że nie lubię rywalizacji czy coś takiego. Dopóki żyjemy w XXI wieku, a nie w jaskini.
To wszystko ze mną w porządku będzie, nikt mnie chyba nie zje. Uwielbiam to, że na YouTubie praktycznie, no zależy od tego, jaki kto ma charakter, ale nie jest potrzebna rywalizacja między ludźmi. Nikt nikomu nie broni, a przynajmniej nie powinien bronić, oglądania kogoś innego, prawda? Możecie oglądać nas ilu chcecie, ile chcecie i kiedy chcecie. To jest wspaniałe. Dobrze, dobrze. Robi się tylko coraz ciemniej, bo ta jesień nadeszła i nie ma od niej odwrotu. Pa, pa, buzi!